Dzień dobry, Monika Ordowska, dziewczyny w bikini. Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Spotkamy się po raz pierwszy. Zagadkowa noc w bikini. Kochani, emocje związane z meczem otwarcia za nami. Teraz emocje związane z zagadkami. Mamy do wygrania pieniądze. Kto oczywiście ma szansę, ma ochotę te pieniądze wygrać, szybciutko wybiera numer i ma taką szansę. Za co? 100 zł za odczytanie dwóch nazw państw. Szukamy prawidłowych rozwiązań, dwóch prawidłowych rozwiązań, bo nie płacę za ułożenie jednej nazwy prawidłowo. Kto z was wpadnie na pomysł, błyskawicznie wybiera jeden z dwóch numerów, które są widoczne na ekranie? Ja wam przypomnę zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz zgłaszać się pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz odpowiedzieć najszybciej na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie, a jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, to zostaniesz połączony z moim studiem. Zdobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie, a więcej dowiesz się na 367 telestronie. Kochani, 100 zł do wygrania, układamy dwie nazwy państw. No i szybciutko wybieramy numer telefonu do studia. 704 304 310 albo gwiazdkę 7310. Czy ktoś już wie? Słuchajcie, nie czekamy. Jeżeli macie pomysł, błyskawicznie wybieramy numer telefonu do studia i wygrywamy pieniądze. Jest szansa, można pieniądze wygrać, trzeba tylko wybrać jeden z numerów. To są jedyne dwa numery, które możecie wybierać. Jeżeli chcecie wybrać jakiś inny numer, zadzwonić do mnie, nie ma takiej możliwości. Możecie tylko dozwonić się wybierając albo gwiazdkę 7310, albo 704 304 310. Nie przestawiamy, nie dodajemy liter, tylko przestawiamy litery w danych rubrykach, czyli też nie możecie przestawiać liter z jednej rubryki do drugiej. W danej rubryce ustawiamy te literki w odpowiedniej kolejności, odczytujemy dwie nazwy i błyskawicznie wybieramy numer telefonu do studia. Czy ktoś już ma pomysł? No na pewno, tylko kto? Kto zna rozwiązanie? Czy jest jedna osoba, która już zna odpowiedź? Jest telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Hiszpania, Holandia. Bardzo, bardzo dobrze. I właśnie pani wygrała 100 zł. Widzicie, nie jest tak trudno. Cieszę się, że jest ktoś przed telewizorem, że wszyscy nie zajęliście się tak naprawdę świętowaniem. Chociaż świętować oczywiście można, ale przy okazji oglądania programu, dobrze? Więc spokojnie, jest szansa na wygranie pieniędzy. Jeżeli jesteście przed telewizorem, to szybciutko rozwiązujemy zagadki. Dzisiaj wyjątkowy dzień, dlatego chcę wam rozdać jak najwięcej pieniędzy. 100 zł za kolejną zagadkę. Zagadka tego samego typu, ale zupełnie inne litery. Więc musimy tutaj troszeczkę pokombinować, troszeczkę inaczej pokombinować. Kolejna stówka do wygrania. Odczytujemy, tak jak w przypadku poprzedniej zagadki, dwie nazwy. No i mam nadzieję, że kolejna osoba sobie błyskawicznie z tą zagadką poradzi. Wybieramy albo gwiazdkę 7310, albo 704 304 310. No i co my tu mamy? Znów nie wyrzucamy żadnej litery, nie dodajemy od siebie do danej rubryki, tylko po prostu przestawiamy literki w danych rubrykach. Dwie nazwy do rozszyfrowania. Czy jest kolejna osoba, która sobie z tą zagadką poradziła? Wiem, że jest jedna pani przed telewizorem, wiem, że jest bardzo, bardzo późno, ale bardzo bym się też cieszyła, gdyby była kolejna osoba, która sobie z zagadką poradziła. Gwiazdka 7310 albo 704 304 310. Jeden z tych dwóch numerów trzeba wybrać i wtedy trafimy do studia. Kiedy traficie do mnie do studia, zabieramy stówkę. Mam nadzieję, że to będzie prawidłowa odpowiedź. Słuchajcie, dwie nazwy do rozszyfrowania. Kto sobie z tą zagadką szybciutko poradzi, wybiera numer. No i ja czekam, czekam cały czas na kolejnego zwycięzcę i mam nadzieję, że za moment dosłownie się tutaj zgłosi. Jest kolejny telefon, dzień dobry. Dzień dobry. Poproszę o odpowiedź. Portugalia i Austria. Portugalia i Austria. I właśnie pani wygrała 100 zł. Dzisiaj panie mają szczęście. Bardzo się cieszę, że rozdałam kolejną stówkę i błyskawicznie lecimy do kolejnej zagadki. A gdzie panowie? Gdzie panowie? Panowie są chyba dzisiaj bardzo, bardzo zajęci. Kochani,
układamy zupełnie inne nazwy i no jest zdecydowanie trudniej, bo układamy cztery już, nie dwie, ale cztery nazwy, ale spokojnie, w związku z tym poproszę o 200 zł. Jest dwa razy trudniej, dwa razy większe pieniądze do wygrania. I tak jak w przypadku poprzednich zagadek, przestawiamy litery w rubrykach, czyli nie przerzucamy sobie litery z rubryki do rubryki, nie dodajemy liter od siebie, nie wyrzucamy z rubryki, przestawiamy je, odpowiednio układamy, tak żeby powstały nam nazwy państw. Walczymy o 200 zł, kolejne pieniądze do wygrania. No i mam nadzieję, że kolejna osoba też sobie z tą zagadką błyskawicznie poradzi. 200 zł, cztery nazwy do rozszyfrowania. Wiem, że potrzebujecie chwilki. Ja też was nie chcę pospieszać. Mam nadzieję, że po prostu ktoś z was trafi do mnie do studia i usłyszę prawidłowe rozwiązanie. Kto ma pomysł, nie czeka, tylko szybciutko wybiera numer. Kochani, nie czekamy. To jest program na żywo. Tutaj bardzo mało mamy czasu tak naprawdę, żeby wygrać pieniądze, więc no, wybieramy albo gwiazdkę 7310 albo 704-304-310. Ja rozumiem, że teraz jest już troszeczkę trudniej, że potrzebujecie może troszkę więcej czasu na rozwiązanie zagadki, ale zastanówcie się. No, też nie chciałabym czekać zbyt długo. Program na żywo. Mam nadzieję, że też jakiś pan do mnie w końcu trafi, bo same panie dzisiaj. Cieszę się, że panie wygrywają. To dla mnie nie powinno mieć znaczenia, no ale też chciałabym sprawdzić, czy jest jakiś pan przed telewizorem. 200 zł do wygrania. No jak? Czy ktoś ma pomysł? Czy ktoś wpadł na rozwiązanie tej zagadki? 200 zł, o takie pieniądze walczymy. Rozszyfrowujemy nazwę państw. Świetnie wam szło. Dwie zagadki błyskawicznie rozwiązane. Tak naprawdę dwie panie bardzo, bardzo szybko trafiły do mnie do studia. Panie błyskawicznie wybrały numer i chciałabym usłyszeć kolejnego zwycięzcę. Wiem, że zagadka trudniejsza, cztery, a nie dwie nazwy do rozszyfrowania, ale może jest jedna osoba przed telewizorem. Gwiazdka 7310 albo 704-304-310. Dobrze, a 300 zł? Jeżeli zapłacę 300 zł, za cztery nazwy 300 zł. Kto ma pomysł? Czy ktoś już poradził sobie z tą zagadką? Wiem, że to są cztery nazwy. Wiem, że musicie troszeczkę pokombinować. Radziłabym wam wziąć kartkę, długopis, po prostu sobie te nazwy rozpisać. Rozpisać po kolei, tak żeby kiedy wybieracie numer telefonu do studia, żeby nie było pomyłek. No też mi na tym zależy, żebyście podali mi prawidłową odpowiedź. Coś chłodno się na naszej plaży zrobiło, szaliki teraz niezbędne. Palm nie brakuje, gorąca atmosfera. Mam nadzieję, że szybciutko sobie poradzicie z tą zagadką. No i przejdziemy do kolejnej. Na razie walczymy o 300 zł. Cztery nazwy do rozszyfrowania. Gwiazdka 7310 albo 704-304-310. Dwie możliwe drogi, żeby tutaj do mnie trafić na plażę i podać mi prawidłowe rozwiązanie, prawidłową odpowiedź. Czy ktoś ma pomysł? Trzeba rozszyfrować cztery nazwy. Nazwy może nie są zbyt długie, ale też no, na razie nam na pewno z niczym się nie kojarzą, bo te litery są bardzo, bardzo pomieszane. Chciałabym usłyszeć kolejnego gracza, kolejnego zwycięzcę. Czy jest jedna osoba przed telewizorem, która wie, która sobie z tą zagadką poradziła? Ja wiem, że dzisiaj macie bardzo dużo na głowie, jesteście strasznie zajęci, nawet o tej porze, ale naprawdę warto, warto spróbować, bo można wygrać pieniądze. 300 zł do wygrania, 300 zł za rozszyfrowanie naszej zagadki. Trzecia zagadka w dzisiejszym programie. Kto ma pomysł? Płacę 300 zł. Tylko ktoś z was musi wybrać numer i się tutaj do mnie zgłosić. Gwiazdka 7310 albo 704-304-310. No kto ma pomysł? Naprawdę nie chcę zbyt długo czekać. Kto ma pomysł, błyskawicznie wybiera numer telefonu do studia. No dobrze, to ja jeszcze chwilkę zaczekam. Cierpliwa muszę być, rozumiem. Natomiast jeżeli masz pomysł, to szybciutko wybierz numer.
A jeżeli zapłacę 400 zł, czy usłyszę szybciutko telefon, czy ktoś z was zmobilizuje się i wybierze jeden z numerów? Słuchajcie, reżyser się zgodził. Słyszę, że mamy 400 zł, także mogę za tę zagadkę wam tyle zapłacić. 400 zł do wygrania. Czy jest jedna osoba przed telewizorem, która wie, która sobie z tą zagadką poradziła? 400 zł do wygrania. Kto ma pomysł? Coś chyba ciężko idzie, co? Cztery nazwy do rozszyfrowania. Przestawiamy litery w danych rubrykach. Może, nie wiem, może ktoś właśnie włączył telewizor i zastanawia się, o co chodzi. Kochani, przestawiamy litery w danych rubrykach, czyli nie wyrzucamy żadnej literki z rubryki i też nie dodajemy żadnej od siebie, po prostu je odpowiednio układamy, uporządkowujemy. Czyli one muszą być po prostu poprzestawiane, tak żeby nam powstały nazwy państw. Jeżeli wyjdą ci cztery nazwy, będą to nazwy państw, to nie czekaj, tylko błyskawicznie wybierz numer telefonu do studia. Ma pomysł. Dwie panie błyskawicznie trafiły do studia. Kochani, a może to dlatego, że powiedziałam, że czekam na jakiegoś pana. Jeżeli jakaś pani ma przygotowaną odpowiedź, jeżeli jakaś pani już sobie z tą zagadką poradziła, no może dzisiaj panie mają szczęście, może panie są lepsze od panów w tego typu zagadkach, to oczywiście czekam na panią również. Wybieramy szybciutko numer i zgłaszamy się do studia. Gwiazdka 7310 albo 704-304-310. Studia, na co czekacie? Ja wiem, że macie bardzo dużo rzeczy do zrobienia, ale tutaj walczymy o pieniądze, walczymy o 400 zł. No, chcę oddać pieniądze. Gwiazdka 7310 albo 704-304-310. Wie. No, czekam na kolejnego zwycięzcę, kochani. Jak długo mam czekać? Chciałabym już kogoś z was usłyszeć. Zaczynam się denerwować, bo na początku... Widzę, że nie było problemu, szybciutko słyszałam telefony. Teraz rzeczywiście zagadka jest trudniejsza, jest na pewno przynajmniej dwa razy trudniejsza, ale no, liczę, że ktoś z was wpadnie na rozwiązanie. 400 zł do wygrania. No proszę państwa, dlaczego jeszcze nie słyszę rozwiązania? Nie macie problem z tymi czterema nazwami? Jak wam pomóc? Weźcie kartkę, długopis, rozpiszcie sobie te literki, każde literki z danej rubryki. Nie mieszamy tych liter pomiędzy rubrykami. Po prostu przestawiamy je tak, żeby nam powstały nazwy państw. Masz pomysł? Błyskawicznie wybierz numer telefonu do studia i wygraj pieniądze. No kto ma pomysł? Kto wie? Gwiazdka 7310 albo 704-304-310. Kto wie? Nie wiecie. A gdybym dopłaciła jeszcze stówkę, 500. Pewnie za 500 zł też nie będziecie wiedzieli. To wam pewnie nie bardzo pomoże.
No ale płacę więcej. 500 do wygrania od tej chwili. Kto ma pomysł, błyskawicznie wybiera numer i zabiera 500. Gwiazdka 7310 albo 704 304 310. Musimy się pospieszyć. Ja wiem, że dzisiaj jest szczególny dzień, że pewnie macie strasznie mało czasu. Cały czas jesteście zajęci, nawet mimo, że jest tak strasznie późno. I pewnie rozwiązywanie zagadek no, nie jest czymś, co was jakoś tak strasznie teraz zajmuje. Ale wybieramy numer. Jeżeli macie przygotowaną odpowiedź, jeżeli sobie to rozpisałeś, jesteś pewny, że właśnie o to chodzi, to na co czekasz? Szybciutko wybierz numer, zgłoś się po pieniądze i zaraz przejdziemy do kolejnej zagadki. To jest program na żywo, więc tak naprawdę każda sekunda się liczy. W każdej chwili może coś się wydarzyć. Albo reżyser podejmie jakąś taką drastyczną decyzję, co na pewno dla nas nie będzie dobre. Albo mogę kogoś z was usłyszeć, więc jeżeli czekasz, aż ktoś inny trafi do studia, to myślę, że to nie jest najlepszy pomysł. Musisz zdecydować, podjąć decyzję, że chcesz wygrać pieniądze i szybciutko wybrać numer. Nie czekamy, tylko zgłaszamy się po pieniądze. Walczymy o 500 w tej chwili. Naprawdę duże pieniądze do wygrania. Ale uwaga, trzeba rozszyfrować wszystkie nazwy, czyli cztery nazwy muszą być odpowiednio ułożone, odpowiednio przeczytane, odczytane. Przestawiamy litery tylko w obrębie danych rubryk. I kto przestawi wszystkie cztery, komu powstaną nazwy państw, ma szansę na 500. Zaczynam się już niecierpliwić. Nie wiem, czy jest jedna osoba, która sobie poradziła, czy nie ma. Czy jesteście zajęci czymś zupełnie innym i teraz no, nie doczekam się na rozwiązanie. Może nie w głowie wam zagadki, ale jeżeli jesteś teraz przed telewizorem, myślę, że tak naprawdę no, jest niewiele osób. Umówmy się, dzisiaj jest szczególny dzień. Poza tym jest bardzo, bardzo późno. Jeżeli ty jesteś przed telewizorem, masz szansę na wygranie pieniędzy. Masz szansę, jeżeli rozwiązałeś zagadkę, jeżeli masz cztery nazwy państw. Kto wie? Chyba nikt nie wie. Chyba wszyscy macie problem z tą zagadką. Dobrze, jeszcze chwilkę zaczekam, ale bardzo proszę, że jeżeli macie przygotowane rozwiązanie, to nie czekamy, tylko szybciutko wybieramy numer i zgłaszamy się po pieniądze. Możemy się tak umówić? Gwiazdka 7310 albo 704 304 310. Potrzebuję usłyszeć w studiu jedną osobę. Trafiły do studia dwie panie. Kto teraz trafi? No czekam, wciąż czekam, ale jak długo mogę czekać? Nie wiem, może reżyser powinien dać jakieś łatwiejsze zagadki. Przecież dzisiaj, no w taki dzień, powinnam słyszeć tutaj naprawdę telefon za telefonem, a nie słyszę. No też rozumiem, że myślicie o czymś zupełnie innym. Kto myśli teraz o jakichś państwach? Teraz wszyscy są zajęci, teraz każdy ma coś do zrobienia. Mimo tego, że jest bardzo późno. Nie wiem, liczę, że w każdej chwili mogę usłyszeć telefon, że na przykład ktoś po prostu teraz trafi do studia i poda mi rozwiązanie. Wszystko w waszych rękach. Albo 500 może znaleźć się w waszych domach, w waszej kieszeni, albo mogę jeszcze chwilkę zaczekać i zobaczymy, co się zaraz wydarzy. Walczymy o 500, walczymy o pieniądze. Oczywiście możecie rozwiązywać te zagadki tak dla samych siebie, tak dla własnej satysfakcji, tylko jeżeli już wam się uda rozwiązać zagadkę, to dlaczego nie wybrać numeru? Dlaczego nie spróbować wygrać pieniędzy? Myślę, że naprawdę nie masz dużej konkurencji. Jeżeli rozwiązałeś zagadkę,
wybierz numer. Niech będzie, dobrze, słuchajcie, 600 zł. 600 zł do wygrania od tej chwili, jeszcze większe pieniądze, także no może ktoś się zmobilizuje i szybciutko wybierze numer. Może ktoś sobie myślał, za 500 zł to nie, ale gdyby ktoś, gdyby tutaj było za tę zagadkę możliwe wygranie 600 zł, to bardzo chętnie. Więc zapraszam, jeżeli bardzo chętnie, to wybieramy razem numer albo gwiazdkę 7310 albo 704304310. Kto ma pomysł? Kto wie? Przestawiamy litery tylko w obrębie danych rubryk. Ogromna prośba, żebyście też za bardzo może tutaj nie kombinowali mimo wszystko. Nie przestawiamy liter do innych rubryk, dobrze? Przestawiamy tylko kolejność liter w danej rubryce. Nie dodajemy żadnych liter od siebie, nie wyrzucamy żadnych liter z rubryki. Przestawiamy litery tak, żeby powstały nam nazwy państwa, a jeżeli powstaną, to błyskawicznie zgłaszamy się do studia. Czy kogoś z was usłyszę? Czy ktoś zgłosi się do studia? Na naszą plażę i zabierze pieniądze? Można wygrać pieniądze, codziennie możecie wygrać pieniądze. Dzisiaj już dwie osoby wygrały. No i nie wiem, jeżeli interesujecie się piłką nożną, no to taka osoba ma chyba przewagę, przewagę przy rozwiązywaniu tej zagadki. Nie interesujecie się piłką nożną? Nie ma szans. Czy jest jedna osoba, która sobie z tą zagadką poradzi? Może już sobie poradziła. Nie chciałabym zbyt długo czekać, dlatego jeżeli masz odpowiedź, jeżeli jesteś przygotowany, to szybciutko wybierz numer telefonu do studia i zgłoś się po pieniądze. Płacę 600 zł za rozwiązanie tej zagadki. Myślę, że to jest odpowiednia wygrana. Myślę, że nie możecie narzekać na zbyt małą wygraną. 600 zł za ułożenie wszystkich nazw, za rozszyfrowanie nazw państw. No jak wam idzie? Słuchajcie, mnie jest tutaj bardzo przyjemnie. Ja oczywiście mogę jeszcze zaczekać, ale wolałabym czekać i rozdawać przy okazji pieniądze, bo jestem tutaj po to, żeby wam te pieniądze rozdawać. No, tylko musicie na nie zasłużyć. Też nie oddam nikomu pieniędzy za nic. Musicie rozwiązać zagadkę, no i wtedy błyskawicznie wybrać numer telefonu do studia. Bardzo, bardzo szybko. I jeżeli się uda, trafiasz tutaj, podajesz mi rozwiązanie i zabierasz pieniądze. Dwie osoby już wygrały. Kto będzie moim trzecim zwycięzcą? 600 zł, 600 zł do wygrania. Kto ma pomysł? Kto rozszyfrował wszystkie nazwy? Słuchajcie, nie czekamy. Kto ma pomysł, szybciutko wybiera numer. Ja oczywiście mogę zaczekać jeszcze chwilkę, jeżeli potrzebujecie jeszcze sekundki, nie wiem, macie problem z jedną nazwą, no to też nie chcę uniemożliwiać wam wygrania pieniędzy. Chciałabym, żebyście po prostu pospieszyli się. Jeżeli macie pomysł, nie czekamy, tylko szybciutko rozwiązujmy zagadkę i wybieramy numer. Czy jest jedna osoba, która wie? Dobrze, jeszcze raz wytłumaczę, na czym polega ta zagadka. Macie w rubrykach litery. Te litery trzeba tak poustawiać, tak poprzestawiać, żeby wyszły nam nazwy państw. No już podpowiedziałam, tak troszkę podpowiedziałam, że miłośnicy futbolu mają tutaj przewagę. Możecie szybciutko zagadkę rozwiązać, na pewno szybciej niż osoby, które piłką nożną się nie interesują.
nie wyrzucamy liter z rubryk, też nie dodajemy liter od siebie. Po prostu je przestawiamy, tak żeby one były ułożone w odpowiedniej kolejności. Wiem, że kiedy patrzycie na przykład na nazwę Caslop, no to z niczym wam się ta nazwa nie kojarzy. Natomiast jeżeli poprzestawicie literę, nagle zauważycie, no tak, przecież to jest nazwa państwa. No i właśnie o to chodzi. Właśnie na tym polega cała trudność. 600 zł do wygrania. 600 zł dla jednej osoby, która sobie z tą zagadką poradziła. Czy jest jedna osoba, która zna odpowiedź? Jedna osoba, która zna rozwiązanie tej zagadki? Słuchajcie, nie chcę czekać dłużej. Kto ma przygotowane rozwiązanie i kto szybciutko wybierze numer? Ja wam mogę oczywiście te numery przypomnieć. Pierwszy program, więc jeszcze nie znacie tych numerów. Może weźcie telefony komórkowe i stacjonarne i wybieramy, dobrze? Z telefonu komórkowego wybieramy gwiazdkę. Pamiętajcie o tej gwiazdce. 7310. Natomiast jeśli macie pod ręką telefon stacjonarny, pewnie większość z was właśnie telefon stacjonarny ma, więc 704-304-310. 800 zł za cztery nazwy. Co wy na to? 800 zł? Tylko teraz chcę usłyszeć telefon. Nie rozumiem, co się dzieje, naprawdę. Wydawało mi się, że sobie poradzicie z tą zagadką, że znajdzie się jedna osoba, która będzie znała rozwiązanie. Czy jedna osoba zna odpowiedź? Czy jest jedna osoba, która sobie z tą zagadką poradziła? Kto się interesuje piłką nożną? Panowie! Tutaj jak na razie panie rozwiązały dwie zagadki tego typu, choć dużo prostsze. No to jednak panie, no nie wiem, może panie bardziej się interesują. Kto udowodni mi, że poradził sobie z tą zagadką i szybciutko po wybraniu numeru telefonu do studia poda mi odpowiedź. Chciałabym z kimś porozmawiać, ale chyba nie bardzo chcecie ze mną rozmawiać. Wybierzcie numer. No, wybierzcie numer. Ja tylko zapytam, jakie jest rozwiązanie. To wszystko. Chciałabym kogoś z was usłyszeć. Chciałabym komuś z was oddać naprawdę duże pieniądze. Cztery nazwy mamy do rozszyfrowania. Ja wiem, że jest dużo trudniej niż w przypadku poprzednich zagadek, ale liczę, że jest jedna osoba przed telewizorem, która sobie z tą zagadką poradziła. Jeżeli jest taka osoba, to nie czeka, tylko błyskawicznie wybiera numer telefonu do studia i zabiera 800 zł. 800 zł właśnie o takie pieniądze teraz walczymy. I ty możesz być za moment bogatszy o 800 zł. Oczywiście, jeżeli znasz odpowiedź, znasz rozwiązanie, o jakie nazwy państw chodzi? Jeżeli masz pomysł, nie czekaj, tylko zgłoś się do mnie do studia. Jak was mam przekonać? Myślę, że was nie trzeba przekonywać, tylko może was nie ma teraz przed telewizorami. To oczywiście jest do zrozumienia. Wcale wam się nie dziwię, że zajmujecie się czymś zupełnie innym w tej chwili. Ale jeżeli jesteście, jeżeli oglądacie program, no to szybciutko wybieramy numer, nie czekamy. 800 zł, o takie pieniądze walczymy. Kto wie? No kto interesuje się piłką nożną? No, osoby, które się interesują, mogą mieć łatwiej, no. Mogą sobie z tą zagadką szybciej poradzić. Kaslop, Cajerk, Zechyc, Sario. No tak, nazwy na pewno do prostych nie należą. No dobrze, 1000 zł. Czy na to czekaliście? 1000 zł. 1000 zł od tej chwili do wygrania, ale teraz już muszę usłyszeć telefon. Teraz ktoś z was po prostu musi zgłosić się tutaj do mnie do studia. Kto to będzie?
zabierze 1000 zł. Kto na te pieniądze zasłużył?